Straż pożarna, szybko gaśnica. Szybciej! Ruchy! Ale szybko wracają. To się pali, mogą. To ja palę. Nie ma co się martwić, chłopakowi po prostu pokazało sobie to i temperatur kolektorów zapalił się olej, za chwilę zacznie. Weźcie tylko trochę, poczekajcie z podnoszeniem tego motocykla, że się olej nie będzie, połóż go. Ja mu wodę, ja mu oliwę, on mi kolano. Masakra, korbowóz się urwał. Kończek 13 w końcu. Także... Dobra, dajcie miotu, dajcie sorbet. Puścimy tą usługę, on się jak najszybciej. I podejrzewam tym motocyklem. Tego motocykla nie będziemy mogli wypić. Tylko musimy go wynieść stamtąd. Może nie wynieść, ale wynieść na drzewie. Lepiej, żeby nic tam z niego nie leciało. Jak ktoś był tutaj w zeszłym roku, to widział drift w wykonaniu kul przygórskiego. W samochodzie wówczas pękł jakiś przewód olejowy i trochę nam zapaskudził plac. Usuwanie skrótów trwało chyba z pół godziny, ale ogarnęliśmy temat. Szkoda, żeby się nie spalił ten motor, ale atrakcja by była. O Jezu, by działo się. Mówiliby o nas w internecie, w telewizji, radio. Tak, na CNN-ie nawet. Działoby się. Lubimy to, jak się to spali. Spalmy go. By działo środkiem bardziej, środkiem. Nie środkiem, tylko bokiem. Kurczę, środkiem, a mówię bokiem. Co się stało z motocyklem? No nie czułem, urwał się chyba korbowód, nie wiem, ale... No jak było widać, zapalił się tak, że jest wesoło. No tak, czyli urwał się korbowód i w sloganie technicznym pokazał kopyto. Właśnie zbieram część korbowodu. Pokazał kopyto bezpośrednio pod... Pod kolektorami, a kolektory mają kilkaset stopni temperatury i olej się od nich zazwyczaj zapala. Gaśnie po krótkim czasie i nic więcej się nie dzieje złego.